której pierwszą próbę mieliśmy okazję przed momentem obejrzeć. 5 metrów 19 centymetrów, a więc no właśnie, a propos bycia rówieśniczką Dagmary Adamcio, taki sam wynik też uzyskany przez te dwie panie i taka niespotykana zazwyczaj, prawie nigdy sytuacja, jeśli chodzi o rywalizację w konkurencjach technicznych. Dwie panie będą ex aequo na tym samym miejscu, bo wynik identyczny, a oczywiście nie było możliwości, żeby wyłonić drugą najlepszą odległość. Przed momentem świetny skok Julii Adamczyk, zawodniczki, której rekord życiowy to 5 metrów i 90 centymetrów. Podopieczna Artura Płasińskiego z RLTL Optimy Radom uzyskuje w pierwszej kolejce wynik wyraźnie ponad 5,5 metra, ba, dokładnie 5,20. A to już Julia Adamczyk, a więc liderka konkursu, 6,19 w pierwszym skoku zawodniczki RLTL Optimy Radom. No i teraz okazja kolejna do tego, żeby ponad 6 metrów poprunąć. A teraz było dalej, ale mam dziwne wrażenie, że nie trafiła na belca jednak. Biała chorągiewka w ręku sędziego, no to jeśli tak, to to był skok pod 6,5 metra. Odpaliła chyba tutaj zawodniczka z Radomia. 6,41 rekord Polski, przypomnijmy. O, chyba ta reakcja pokazuje, że to już nieaktualne. A jednak. 6 metrów i 35 centymetrów, a więc 6 tylko centymetrów zabrakło do rekordu, do wyrównania rekordu kraju, ale to, co robi Julia Adamczyk w tym konkursie, przechodzi ludzkie pojęcie. Fenomenalna, żeby jakkolwiek marzyć o awansie w tabeli. W tabeli, w której prowadzi Julia Adamczyk z rekordem życiowym 6 metrów i 35 centymetrów. Już tylko 6 centymetrów brakuje jej do rekordu Polski. No też pytanie, jaki wiatr jest, bo ten 6,35 przy sprzyjającym wietrze 3 no, akurat metra na sekundę. Na granicy korytarza. Dokładnie. No to czekamy. Julia Adamczyk. Znów daleko, ponad 6 metrów, ale na pewno nie tak daleko jak w dwóch wcześniejszych skokach. Niemniej ta regularność już teraz w jej przypadku w osiąganiu granicy 6 metrów imponująca, wcześniej ani razu tego nie dokonała w swojej karierze, a to już prawdopodobnie trzeci raz jej się to przytrafiło w odstępie ledwie kilkunastu minut. No, jednocześnie jest też Julia Adamczyk, więc no... No jej oddamy, no jej oddamy pole. Oddamy jak najbardziej, gdzieś tutaj bądźmy dżentelmenami. Klasa sportowa, jaką dziś prezentuje Julia Adamczyk, jak najbardziej każe nam wręcz przenieść się na jej skok. 6,35 z drugiej kolejki, przypomnijmy, rewelacyjny wynik, bliski rekordowi Polski, znowu ponad 6 metrów. Nie jest to tak okazały skok jak z kolejki drugiej, ale kolejna fenomenalna próba zawodniczki RLTL Optimy Radom, która, przypomnę, do tej pory nigdy przed tym konkursem oczywiście nie przekroczyła bariery już nawet nie 6, ale nawet 5 metrów i 90 cm, a dzisiaj dwa razy ponad 6 metrów, w trzeciej kolejce 5,99, a teraz w kolejce numer 4. Przypominamy, najlepszy wynik Kubis 5,89. No a za chwilę właśnie piąty, przedostatni dziś skok zawodniczki RLTL Optimy Rad. Równa dzisiaj forma, świetne skoki Julii Adamczyk. Ona w tym roku była trzecia przed tym konkursem, oczywiście na listach krajowych. No i była jedną z kandydatek do medalu. No,
może nawet i złotego, kto wie, biorąc pod uwagę, że różnice były niewielkie, ale że takie wyniki będzie osiągać, no to jest coś niesamowitego. Nawet wydawało mi się, że nie odbiła się dobrze z Belki. Wartościowy rezultat. No, dwie panie powyżej 6 metrów. Dawno tego nie było na Mistrzostwach Polski juniorek młodszych w tej konkurencji. Tak więc tym bardziej to pokazuje, że wysoki poziom prezentowany jest przez zawodniczki tutaj startujące. No a już pewna wygranej Julia Adamczyk teraz czeka na oklaski od publiczności oszczepnicze, które też rozpoczynają powoli swój konkurs finałowy, żeby wybić rytm i by jeszcze może powalczyć o rekord Polski. Wow. Daleko Adamczyk ma sprężyny w nogach, zawodniczka RLT Optimy Radom, ale niestety zdaje się, że nie trafiła na belce w tej sytuacji, chociaż nie, jest taśma w użyciu. Wydawało mi się, że sędzia już skrzyżował chorągiewki, oznajmiając, że jest koniec konkursu, ale jednak mierzymy 6 metrów i 21 centymetrów, a więc nie ma poprawy. 6,35 to ten rezultat, z którym kończy ten konkurs. Fenomenalny wynik Julii Adamczyk. Szkoda, że rekordu Polski nie było, ale nie ma co tutaj dramatyzować. Lepiej się najeść małymi kęsami niż łykać, co popadnie i tylko złudnie gdzieś. Ale jest regularność, tak. to jest najważniejsze. Ponad 6 metrów, aż czterokrotnie w wykonaniu Julii Adamczyk. Wielkie gratulacje, naprawdę. Złudnie tylko gdzieś myśleć, że teraz się udało i będzie wielka kariera, a potem nagle, gdyby to miało wszystko zgasnąć, to byłoby tragedia. Tak niech się rozwija harmonijnie, powoli do przodu, z każdym kolejnym konkursem coraz dalej i po kolejne rekordy w kolejnych kategoriach wiekowych. Dokładnie 5.20, a to już Julia Adamczyk, a więc liderka konkursu, 6.19 w pierwszym skoku zawodniczki RLTL Optimy Radom. No i teraz okazja kolejna do tego, żeby ponad 6 metrów poprunąć. Chyba teraz było dalej, ale mam dziwne wrażenie, że nie trafiła na belce, a jednak biała chorągiewka w ręku sędziego, no to jeśli tak, to był skok pod 6,5 metra. Odpaliła chyba tutaj zawodniczka z Radomia. 6,41 rekord Polski, przypomnijmy. O, chyba ta reakcja pokazuje, że to już nieaktualne. A jednak. 6 metrów i 35 centymetrów, a więc 6 tylko centymetrów zabrakło do rekordu, do wyrównania rekordu kraju, ale to, co robi Julia Adamczyk w tym konkursie, przechodzi ludzkie pojęcie. Fenomenalna.